Witam wszystkich ponownie, nazywam się Aplegat, a to jest Stainless Steel mod do Medieval 2 Total War. To jest taki krótki filmik informacyjny, ponieważ pomyślałem, że dawno nie było na moim kanale żadnego filmu żadnego odcinka z Total Warów, a one się dość przyjęły, miały wysoką oglądalność. Więc tak, postanowiłem, że nagram kolejną serię z Total War'a i postanowiłem, że będzie to Stainless Steel. Mam Empire Total War. Tyle, że według mnie jeszcze nie dojrzałem do tej gry. Jeszcze jej w 100% nie zrozumiałem, a przynajmniej na tyle, żeby nagrać ją dla Was, więc jeszcze się muszę trochę nauczyć. Oczywiście, jeżeli chodzi o frakcje, mam nieograniczony wybór. To znaczy ograniczony oczywiście w grze, ale to Wy macie nieograniczony wybór, ponieważ napiszcie mi w komentarzach, jaką frakcję mam zagrać, a no ja po prostu zdecyduję, czy zagram tą frakcją. Prawdopodobnie na 99% zagram frakcję, którą wy wybierzecie. Ponieważ nie wiem, mogę mieć jakiś dzień nienawiści do Mongołów, a wy weźmiecie Mongołów. Więc żeby nie było, że w 100% wezmę tą frakcję, ale postaram się to zrobić. Piszcie mi frakcję w komentarzach, piszcie dowolną frakcję. Nie musi być to chrześcijańska, nie musi być to muzułmańska, to jest dowolność. Więc tak, wybierzcie mi frakcję, którą razem podbijemy świat. Więc tak. Tak, nie mogę się doczekać, żeby zagrać w Stainless Steel Total War. Mam nadzieję, że zaangażujecie się w to tak samo jak ja i z tym samym entuzjazmem przyjmiecie tę serię, gdyż ona pojawi się prawdopodobnie na 100%, tylko jaką frakcją zagram, to zależy od Was. Piszcie mi w komentarzach, jaką frakcję uważacie. Oczywiście każdy komentarz przeczytam. I każdy komentarz coś wniesie do mojej decyzji, więc jeżeli tak jak ja jesteście entuzjastycznie nastawieni do tej serii, napiszcie mi komentarz, jaką frakcję mam zagrać, a tak się powinno stać. Więc dzięki Wam za oglądanie, mam nadzieję, że oglądaliście ten krótki film informacyjny ze Stainless Steel, więc tak, jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już w normalnej serii z tej gry. Na razie.